Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Lider Ekstraklasy, ligowe występy godzi z grą w prestiżowej Eurolidze. Po 6 kolejkach zielonogórzanie w swym debiutanckim sezonie w tych rozgrywkach mają na koncie 2 zwycięstwa i 4 porażki. Stelmet był bliski sprawienia największej sensacji w grupowym etapie zmagań. Ostatecznie jednak mistrz Polski po zaciętej walce przegrał 2 punktami w Pireusie z triumfatorem poprzedniej edycji Euroligi, Olympiakosem. Fajnie, że polska drużyna potrafi się przeciwstawić takiej marce jak Olympiakos. No mówię, do szczęścia zabrakło chwilę. Czy robi to wrażenie? Myślę, że wszystkie wyniki jakiejkolwiek drużyny, jeżeli są dobre i drużyny wygrywają, to robią wrażenie. Także Stelmet, fajnie, że jest w formie, mam nadzieję, że nie będzie w niedzielę. W krajowej lidze po słabszym początku sezonu obrońcy tytułu szybko odnaleźli właściwe tory. Po 6 kolejkach koszykarze z Zielonej Góry z 5 zwycięstwami i 1 porażką znajdują się na czele tabeli Ekstraklasy. Stelmet z meczu na mecz się rozkręca, no nie ma co ukrywać. Ostatnio czy w Pireusie, czy z Galatasaray u siebie byli bardzo mocnym zespołem, już ten kolektyw jakoś tutaj się zazębia. Nie chciałbym tutaj mówić o jakichś plusach ze strony zawodników, czy kto lepiej gra, kto gorzej, bo jeszcze nie analizowaliśmy tak na dobrą sprawę ich zawodników, ale jako zespół są w gazie, więc będziemy musieli ich zatrzymać. Atutem Stelmetu jest szeroki, wyrównany skład. Nie brak w nim obecnych i byłych reprezentantów Polski. Adama Chrycaniuka, Kamila Hanasa, Łukasza Koszarka, czy też Przemysława Zamojskiego. Mocnymi punktami zespołu z Zielonej Góry są ponadto czarnogórski skrzydłowy Wladimir Dragicewicz oraz były gracz NBA Christian Ejenga. Wrocławianie, którzy po 3 porażkach i zwycięstwach zajmują 7 miejsce w lidze, w niedzielę muszą wznieść się na wyżyny, by myśleć o sukcesie. Atutem WKS-u ma być zespołowa gra i własna publiczność. Na mecz z mistrzem Polski nikogo nie trzeba namawiać. Jeżeli chodzi o naszą drużynę, świetny mecz do zaprezentowania się, do powalczenia, do wygrania nawet, bo dlaczego by nie. Nasza hala przy wsparciu publiczności, mam nadzieję, że będzie pełna hala. Myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. Spotkanie koszykarzy Śląska ze Stelmetem Zielona Góra w niedzielę 24 listopada w hali Orbita. Początek o godzinie 20. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl